W ostatnią sobotę wakacji Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła mieszkańców miasta do wspólnego czytania w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Jej ideą jest promowanie czytelnictwa oraz popularyzacja kanonu rodzimej literatury. Podobnie jak w ubiegłym roku, to Polacy zdecydowali o tym, jaką lekturę chcą przeczytać. Od 23 stycznia do 15 lutego trwało internetowe głosowanie. Do wyboru były takie utwory jak Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Żewuskiego czy Beniowski Juliusza Słowackiego. Ale blisko 50% wszystkich głosów zdobył najpopularniejszy dramat Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Wesele. Niestety pogoda tego dnia była deszczowa, dlatego też ostrowskie narodowe czytanie z letniego ogródka biblioteki zostało przeniesione do sali kinowej Miejskiego Domu Kultury. Na scenie mogliśmy podziwiać scenerię rodem z Wesela. Książkowa para młoda, ubrana w stroje ludowe, siedziała przy stole pełnym jedzenia, kwiatów i gości, w postaci których wcielili się pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oprawą muzyczną zajął się akordeonista Waldemar Jaszczak. Wśród czytających wesele mogliśmy zobaczyć m.in. zastępcę burmistrza miasta z małżonką, ostrowskich przedsiębiorców, radnych, członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Przystań i młodzież z miejskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Kochasz ty mnie? Może. Ciągiem i nogada z otem. Bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy, szumi. Moja Jagoś, toś ty moja? Twoja, jak trza, już ci twoja. Bo cóż cię ta znów tak dumi? Cięgiem i nogodo z otem. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno żono, jak mi serce wali młotem. Jak cię widzę z tą koroną świecidełek, w tym rozmaitym gorsecie, jak lalkę dobytą z pudełek w sukiennicach, w gablotce zapaseczka, gors, spódnica, warkocze we wstążek z plotce, że to moje, że to własne, że tak światłem gorą lica. Buciki mam trochę ciasne. A to zezuj, moja złota. Ze sercem tako robota. Tańcuj boso. Panna młodo? Cóż ta znowu, no nimozno. Co się męczyć, w jakim celu? Trza być w butach na weselu. Każde dzieło literackie jest zazwyczaj ściśle związane z epoką, w której żyje i tworzy pisarz, ze środowiskiem, w którym funkcjonuje i jego osobistymi przeżyciami. Nie inaczej jest z weselem. Utwór Wyspiańskiego powstał na kanwie prawdziwego wydarzenia – ślubu poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się w listopadzie 1900 roku. Premiera dramatu stała się głośnym wydarzeniem w dwudziestowiecznym Krakowie. Widzowie zmierzający do teatru oczekiwali tylko odtworzenia autentycznych scen z kręgu życia inteligencji. Spodziewali się lokalnego skandalu, a dostali znacznie więcej. Dwuplanowa kompozycja dramatu, w którym świat realny zderza się ze światem fantastycznym, sprawiła, że dzieło nabrało cech dramatu narodowego i znacznie poszerzyło swoją problematykę. Utwór stał się próbą krytycznej oceny współczesności i obnażeniem swoistej beznadziejności życia polskiego tamtych czasów. Pełen metafor, symboli i alegorii dramat uświadamiał tragiczną sytuację Polaków, którzy nie byli zdolni do walki narodowo-wyzwoleńczej. Skonfrontował narodowe mity z rzeczywistością, a z poszczególnych scen wyłania się gorzka krytyka narodu, zawierająca elementy satyry i autoironii. Amor mógłby gospodarzyć. Amor ślepy, może zdradzić. Amor duch skrzydlaty, gończy. Pretensji do skrzydeł wiele. Więc się na pretensjach kończy. A to z nami kwita. Kwita? Nie myślałem, że coś świta, pani prawie obrażona. Czegoż to pan jeszcze szuka? Że nie poszła w las nauka. Któż się uczył? Tak wzajemnie. Ja od pani, pani ze mnie. A na cóż mnie tej nauki? Na nic. Więc? Sztuka dla sztuki. Zawrót głowy, wielka chwała. Niech pan sztuki płata różne, bylebym ja spokój miała.
Rozmowa z panienką młodą, jak ją zwykle młodzi wiodą, w takim stylu skrzydełkowym, rozmowa z panną upartą. O miłości, o amorze, o kochaniu, co w tym owym nagła się przejawić może. Szepty z panną czarującą, przez pół serio, przez pół drwiąco. Zawsze jeszcze studium warto. Przez pół drwiąco? Przez pół serio? Bawi się pan galanterią? Ale gdzie ta, ale gdzie ta? Pan poeta, coś jak liryzm. Struna brzękła, ja o pana się przelękła, że ta strzała niespodziana może trafić, ale pana. Tak się w każdym z nas coś burzy, tak się na taką się burzę zbiera, tak w nas ciska piorunami, dziwnymi wre postaciami, dawnym strojem, dawnym krojem, a ze sercem zawsze swojem. To dawność tak z nami walczy, coraz pamięć się zaciera, tak się w każdym z nas coś zbiera. Duch się w każdym poniewiera, że czasami dech zapiera, tak by gdzieś het gnało, gnało, tak by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy. A tu pospolitość tłoczy, właśnie w usta, uszy, oczy. Duch się w każdym poniewiera i chciałby się wydrzeć, skoczyć, ręce po was w krwi ubroczyć, ramię rozpostrzeć szeroko, wielkie skrzydła porozwijać, lecieć, a nie dać się mijać. A tu pospolitość niska, właśnie w usta, ucho, oko, daleko co było z bliska, serce zakryte głęboko, gdzieś pod czwartą głębiną skiwą. Że swego serca nie dostać. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno? A mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk. Otóż właśnie polityków mam dość po uszy, dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy. A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No, daleko. Kajsi gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. A i my tu cytomy gazety i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co bywali aż 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Bądź się boją we wsi ruchu, bądź nos obśmiewoją w duchu. A jak my, to my się rwiemy ino do jakiej bijacki. Z takich, jak my, był Głowacki. A ja myślę, że panowie duża by już mogli mieć, ino oni nie chcą chcieć. Ktoś się ze mną włóczy wciąż, ktoś przede mną ciągle stąpa. Domek mały, chata skąpa, Polska, swoi, własne łzy, własne trwogi, zbrodnie, sny, własne brudy, podłość, kłam. Znam zanadto, dobrze znam. Zacz kto? Błazen. Wielki mąż. Wielki, bo w błazeńskiej szacie. Wielki, bo wam z oczu szedł. Błazną coraz więcej macie. Nieomal błazeńskie wielce, salwę, bracie. Ojcze, salwę, szereg dobrych błaznów zrzedł. Przewdziewamy szarą barwę, koncept narodowy gaśnie. Gasną coraz te pochodnie, które do hajduków ręku przywiązane żarem płoną. Skapały, zżarły się świece, a że do rąk przytroczone, więc jeszcze palą się ręce. W tę samą zaklętą stronę. Trzeba by do służby narodu błaznów całego zastępu. Palą się hajduki w męce, z własnego bólu się śmieją, gasną świece narodowe, okropne rzeczy się dzieją. Pani się kiedy zakocha w chłopie? Pan może wywróży. Mam do chłopców pociąg duży, lecz być musi ładny chłopiec. Powrót do natury. Nie tak trudno tego dociec, nie trafia się inszy który. Skarżył się już pani ojciec na ten literacki ton? Na wszystko dla mnie pozwala. Nawet sobie mnie zachwala. Interesujące, co? Wyzysk, handel, ja ją.
Wszystko się w poezji topi, u pani. Ojciec i chłopi. Ogromnie dużo wierszy czytałam. Pisała pani kiedy? Nie chciałam. Gust ten właśnie wielki miałam, żeby nie pisać. Lichą formą się brzydzę, ale za to, kiedy spojrzę, to widzę poezję żywą, zaklętą, tę świętą i tym jestem szczęśliwa, że święta dla mnie i żywa. Ze świętymi pani przestaje, za pan brat z różami w ogrodzie, za pan brat z obłokami. A ku swojej wygodzie chce pani za pan brat z poetami? Ach, pan ciągle mnie łaje. Cała ta przyroda tajemna przestała być ciemna. Choć oko wykol noc na dworze, to pannie serce rządzą gorze. I wolałby gdzie w komorze, nie sama? Przyszłam na chwilę, gdzie ta chata rozśpiewana. Przybiegłam jak ćmy, jak motyle, co biegną, gdzie zapalona lampa. Ale odejdę w pokorze do domu i będę sobie wyobrażać pana z daleka. A jak będę zakochana, przyszlę panu list i klucz. W trakcie przerwy w strojach kurpiowskich wystąpił zespół pieśni i tańca Bezwianka, dzięki czemu mogliśmy się poczuć jak na prawdziwym ludowym weselu. Na pamiątkę spotkania każdy z obecnych miał możliwość otrzymania wyjątkowej pieczęci na egzemplarzu książki, którą ze sobą przyniósł. Na osłodę strun głosowych dla czytających organizatorzy przygotowali słodką niespodziankę.